Mówisz, Jacek Sobała, witam w wszystkich mediach. Jest wtorek, 28 listopada, 21:15. Ja mi już trzy za oknem, ale oczywiście jest takie, że minus 7. Jest wtorek, to jest kiosk ruchu. Ja tu mięso mam, to znaczy, ja tu mam tygodnik do zapowiedzenia. A tam się dowiedziałem się, że nie ma opłatki. Było i zjadło. No, była bardzo fajna, ale będą sobie Państwo musieli jakoś tak sami radzić. Co tam w tym numerze, w tygodniku? No więc tak, jest tekst Grzegorza Brońskiego i to jest właśnie ten tekst okładkowy. 6 milionów pożyczek. Czyń do podważenia, mordercy i złodzieje na wolność, spadki do zwrotu i wracacie do poprzednich. Fajna perspektywa, prawda? Przepraszam. A poza tym w tygodniku. Maciek Kożuszek rozmawia z europosłem PiS, profesorem Ryszardem Legutką o tym, co szykują nam europejskie elity. Piotr Lisiewicz zauważa, że jeśli Tusk użyje silnych ludzi, Trybunał Konstytucyjny ma obowiązek zdelegalizować PO. A w swojej analizie pan profesor Piotr Grochmalski wyjaśnia, dlaczego niemiecki imperializm jest zabójczy dla Europy. No ale po kolei. Temat numeru, ten temat okładkowy. 6 milionów orzeczeń do podważenia. Mordercy i złodzieje na wolność, spadki do zwrotu i wracacie do poprzednich małżonków. Jeśli miałeś pecha i otrzymałeś prawomocny rozwód od neosędziego, a potem zawarłeś nowy ślub, to okaże się, że jest on nieważny. I musisz wrócić do poprzedniego małżonka. Podobnie ze spadkiem. Nieważne, że kupiłeś za niego mieszkanie, teraz będziesz musiał go zwrócić. Ale będzie jeszcze lepiej. Pedofile, mordercy i wszelkiej maści kryminaliści wkrótce mogą się stać beneficjentami pomysłów działaczy justycji, jeśli wejdą one w życie, bo chcą oni, wspierani przez polityków Platformy Obywatelskiej, podważyć status 3000 sędziów, którzy przez minione 6 lat wydali około 6 milionów rozmaitych decyzji, między innymi wyroków. Więcej na ten temat w tekście Grzegorza Brońskiego. A poza tym w numerze zniszczyć Kamińskiego, Wąsika i CBA, na co liczy Kaczmarek, a na co liczy Tusk. Tutaj wszystko ujawnia Grzegorz Wierzchołowski. Jeśli Tusk użyje silnych ludzi, Trybunał Konstytucyjny ma obowiązek zdelegalizować Platformę. Tak zapowiadają otwarcie łamanie prawa, nie licząc się z konsekwencjami. Wyrzucenie sądownictwa lub zajmowanych stanowisk około 3-5 minut, odwołanie kadencyjnych urzędników Rady Mediów Narodowych, sędziów czy członków KRS-u za pomocą sejmowych uchwał. Groźby wyznaczenia wyprowadzenia siłą Julii Przyłębskiej. Takie bezprawne działania zapowiadają politycy szykujący się do przejęcia w Polsce władzy, reprezentujący między innymi trzecie pokolenie UB. Zdaniem prawników Trybunał Konstytucyjny będzie miał w tej sytuacji obowiązek posłużyć się artykułem 13 Konstytucji, który stanowi, że zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, pisze Piotr Lisiewicz. CBA. CBA to jeden z naszych kluczowych partnerów. Rozmowa z szefem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy. NABU współpracuje z CBA od początku jego istnienia. O kulisach jednego z najgłośniejszych polsko-ukraińskich śledztw Semen Krywonos, szef Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, mówi Piotrowi Nisztorowi. Obudźcie się, Polacy, z europosłem PiS-u, profesorem Ryszardem Legutką rozmawia Maciek Kożuszek. Profesor Piotr Grochmalski pisze o niemieckim imperializmie zabójczym dla Europy. W stachanowskim tempie Berlin forsuje przekształcenie Unii Europejskiej w scentralizowane imperium, czwartą Rzeszę, która ma zdeptać europejskie narody. O hybrydowej operacji uchodźczej w Finlandii rozmawia z taką dziennikarką Jessica Aro, fińska dziennikarka śledcza, autorka głośnej książki Trolle Putina, wydanej również w Polsce. Rozmawia z nią Grzegorz Wierzchołowski o tym, co tam się dzieje w tej Finlandii, jak państwo
Na pewno słyszeli, Finlandia dzisiaj zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Rosją. O niemieckim bajkopisarzu Putina mogą Państwo przeczytać w tekście Antoniego Rybczyńskiego. Tomasz Panfil pisze o postanowieniach konferencji teherańskiej. A Jacek Liziniewicz pisze o takim gryzoniu, którego chyba wszyscy lubią. Tak mi się wydaje, że wszyscy lubią susły. Tyle w tygodniku, którego okładki dzisiaj Państwu nie pokażę, ale on jutro będzie w kiosku. On będzie w kiosku, będzie na Państwa czekał i będzie namawiał do tego, żeby go przeczytać. Jutro jest kolejny dzień posiedzenia Sejmu. Niczego nie sugeruję, ale jakby Państwo zaczęli ten dzień od lektury tygodnika, to może być tak, że łatwiej się wytrzyma z tym, co tam wyprawia ten rotacyjny neomarszałek. No właśnie, dzisiaj to posiedzenie wciąż trwa, no więc może właśnie zaczniemy od tego, co tam się dzisiaj wydarzyło. Nie, no źle się dzieje, bo ten pyszałkowaty Szymuś nie potrafi sprostać tej swojej roli. A taka pajdokracja, jaką on proponuje, zwyczajnie szkodzi Polsce. Dzisiaj premier próbował wytłumaczyć neomarszałkowi kilka rzeczy, ale no, jak to idzie, to. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie, jak to wyglądało. Jaśniej się wytłumaczyć nie da, ale ja nie mam takiego wrażenia, żeby Hołownia coś zrozumiał. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dlatego właśnie postanowiłem wyjaśnić te sprawy, gdyż najwyraźniej pan marszałek jest wprowadzany w błąd przez być może niektórych swoich doradców. Otóż po kolei te kwestie, które pan powiedział, wyglądają następująco. Pierwsza rzecz, budżet. Najważniejsza kwestia, trafił już do Sejmu 30 września i ten budżet jest. On jest po prostu już od dawna To był uprzejmy się złożony. zdyskontynuować, panie premierze. I zawsze było tak w poprzednich latach, że na etapie, przypomnijcie sobie to Państwo wcześniej, między listopadem a grudniem bardzo często składane były autopoprawki, ba, Komisja Finansów Publicznych pracowała, składała swoje propozycje. To jest normalna procedura. W ramach normalnej procedury co do budżetu, który już został złożony, już można teraz procedować te rzeczy, o których mówiłem, a więc pan marszałek może się nie orientuje w tych sprawach budżetowych aż tak dokładnie, ale radziłbym właśnie, żeby tak jak to było w minionych latach, rokrocznie procedować te wszystkie sprawy. Jeśli chodzi o wakacje kredytowe, jest tutaj jeden szkopuł, panie marszałku. Według tych informacji, które otrzymaliśmy, mogą one objąć kilkadziesiąt tysięcy osób. Tak mocno zawęziliście Państwo kryteria, więc ja wnoszę o to, aby procedować nasz realny projekt, który daje ulgę wakacji kredytowych dla miliona osób, miliona polskich rodzin. Jeśli chodzi o energię elektryczną, cieszę się, że dostrzegł Pan Marszałek wagę tego projektu, bo jeszcze ważni przedstawiciele opozycji do niedawna lekceważyli ten projekt. Jest to projekt Prawa i Sprawiedliwości, tak jak w poprzednich latach, tak i teraz chcemy go procedować. I wreszcie czwarta sprawa. Myślę, że tutaj w szczególności pan marszałek może nie dosłyszał tego, co powiedziałem, więc jeszcze raz powtórzę. Panie marszałku, proszę nie słuchać tej propagandy, bo to inaczej troszeczkę nie przystoi dla pana urzędu. Otóż, tak jak powiedziałem, i rok, i 2 lata temu także nie było zerowego VAT-u na żywność w budżecie, a jednak w końcu listopada, a jednak na początku stycznia on się pojawił. W związku z tym teraz, tak samo jak rok temu i 2 lata temu, prosimy o procedowanie tej ustawy, która jest ważna, aby zbijać inflację, aby pomagać polskim rodzinom w walce z inflacją, aby żywność polska była tańsza. Dziękuję. Panie premierze, będziemy procedować. Kilka komentarzy, jakie się dzisiaj pojawiły w sieci, a dotyczą drugiej osoby w państwie.
Ja próbowałem wybrać takie, no przede wszystkim bez wyzwisk, tak, łagodne. Przez zachowanie pana marszałka Hołowni miliony Polaków traci szansę na zamrożenie cen energii, przedłużenie 0% VAT na żywność oraz wakacji kredytowych. Przypomnijmy, że budżet trafił do Sejmu 30 września. Nad wszystkimi tymi kwestiami finansowymi można procedować i głosować. Marszałkowi Hołowni nadal myli się prowadzenie obrad Sejmu z reality show jednego aktora, męczące, przy czym wydaje się być swoją rolą w tym reality zafascynowany jak dziecko nową wersją Angry Birds. Jak się szybko nie naumie, to zamęczy tą grą też koalicjantów. Nie ma co ukrywać, że obraża autorytet funkcji marszałka Sejmu. Jeszcze chwilę, jeszcze trochę. Chłop widać, że kocha siebie samego z wzajemnością. Póki co jest jakaś grupa młodziaków, którym imponuje, ale tylko zacznie ich męczyć i przyjdzie krytyka, to jestem ciekaw, jak facet o tak narcystycznym usposobieniu będzie na nią reagował. Kluczowe słowo męczące. Oglądam to i po prostu nie wierzę. Jedno z wystąpień Morawieckiego trwało trochę dłużej od komentarza Hołowni do tego wystąpienia. Przecież to jest jakaś kpina. Panu marszałkowi się role pomyliły. Hołownia działa w Sejmie na szkodę Polski i Polaków. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, jeśli Szymon Hołownia w Sejmie wciąż będzie robił sobie żarciki po każdej wypowiedzi posłów i komentował właściwie wszystkie wystąpienia. Szybko jego obraz fajnego, w cudzysłowie, gościa zamieni się w wizerunek złośliwego i małostkowego polityka. Tutaj przed chwilą Katarzyna rozmawiała z panem doktorem Żukowskim na ten temat. Tak oglądając dzisiaj ten Sejm, zastanawiałem się, czy naprawdę Polacy tego chcieliście, tak? Żeby Szymek robił tam taki show? Tego chcieliście? Jakoś mi się nie chce wierzyć. Pan Leszek z Gliwic. Kłaniam się, panie Leszku. Dobry wieczór. Witam, panie Jacku. Ja już kiedyś do was dzwoniłem, no ja dzisiaj się tu udało mi się dodzwonić. Ja bym chciał taki apel do Polaków w tym Sejmie po tamtej stronie lewej, co siedzą. Jak jeszcze niektórzy, co mają jakąś ambicję i swój honor, niech jeszcze mają może szansę z tego bagna wyjść. Bo ja wiem, że jak do bagna się wpadnie, to z tego bagna się później wydostaje taki fetor, sprut. To lepiej stamtąd jak najszybciej uciekać. I iść tam, gdzie ludzie dobrze o tym mówią. No wie pan, o co mi chodzi. Ale moim zdaniem jeszcze jest tak, że na pewno tam jest dużo takich ludzi i co na pewno tego Tuska szuj na pewno nie chcą. Mówię szuja, bo ja jestem w wieku takim, że jeszcze miałem styczności z takimi ludźmi, że co innego mówili, a co innego robili. No i przejechałem się na takich ludziach. No to, o, nie, to, panie Leszku, przepraszam bardzo. Będę bronił pana przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, ponieważ on dzisiaj powiedział, że PiS narusza fundamentalne interesy z Rosją. Czyli jakby zmierzał w takim kierunku, a tak powiedział. Ja to słyszałem tak też. Czyli jakby zmierzał w takim kierunku, że będzie robił to, co mówi. No. Nie, to jeszcze do tego wrócimy. Dobrze. Pozdrawiam serdecznie, panie Leszku. Miłego wieczoru. Proszę państwa, co wynika, to jest ciekawostka. Z sondaży United Surveys dla wirtualnej Polski, jak Polacy oceniają popisy tego neomarszałka rotacyjnego? Pytanie sondażowe brzmiało, jak ocenia pani Szymona Hołownię w roli nowego marszałka Sejmu. Proste. Pozytywnie oceniło Hołownię łącznie 60,6% ankietowanych, z czego 30,7% zdecydowanie dobrze, 29,9% raczej dobrze. Negatywnie Hołownię w roli marszałka Izby oceniło w badaniu łącznie 26,8%, z czego 14,1% zdecydowanie źle, 12,7% raczej źle. 12,6% respondentów odpowiedziało, nie wiem, trudno powiedzieć.
Jak wskazywali wyborcy poszczególnych partii? No to wiadomo, no, że tutaj Hołownie 100% wyborców trzeciej drogi ocenia, że jest fantastycznie. 99% Lewicy tak samo, 89% KO. Inaczej jest w przypadku wyborców PiSu. Tutaj nikt zdecydowanie Hołowni nie ocenia. Nie wiem, no trzeba to, tak mi się wydaje, wziąć na spokój. Że to rzeczywiście jest męczące, bo on już teraz mówi po każdym wystąpieniu. I rzeczywiście, tak jak jeden tam z tych internautów zauważył, te jego komentarze bywają niewiele krótsze od wystąpień tych posłów. Ale poza tym, co tam się dzieje na sali plenarnej, to dzisiaj w Sejmie też się odbyła taka krótka konferencja prasowa, w której wzięły udział same panie reprezentujące PiS. Poszło o wypowiedź pana posła Krystiana Łuczaka. My to pokazywaliśmy państwu w ubiegłym tygodniu. On tam porównał PiS do nowotworu z trybuny sejmowej. Jeśli chcemy mówić o onkologii, o nowotworach, mówmy w kontekście ochrony zdrowia. Tak to skomentowała dzisiaj podczas tej konferencji Katarzyna Sójka. Do tej wypowiedzi też odniosły się pozostałe posłanki PiSu, zapowiadając skierowanie wniosku do Komisji Etyki. Natomiast ja bym chciał państwu pokazać, co powiedziała pani minister rolnictwa, rozwoju wsi Anna Gembicka. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, zdążymy. Pokażcie, co powiedziała pani minister rolnictwa. Szanowni państwo, tak jak powiedziała pani poseł, możemy mieć różne poglądy, możemy się nie zgadzać, ale język debaty publicznej powinien być przede wszystkim takim językiem, w którym odnosimy się do siebie z szacunkiem. Ku mojemu zdziwieniu na ostatnim posiedzeniu mogliśmy usłyszeć z ust pana posła Krystiana Łuczaka następujące słowa. Pani marszałek, szanowni państwo, powtórzę to, co już kiedyś powiedziałem, mianowicie czym jest dla mnie PiS. PiS jest jak nowotwór, jak raczysko, które toczyło nasz kraj, które dewastowało każdy obszar życia naszego państwa, szczególnie jeśli chodzi o politykę społeczną. Szanowni państwo, tysiące Polaków w Polsce choruje na choroby nowotworowe, umiera na choroby nowotworowe. Ja sama także miałam bardzo bliską styczność z tym, bo kiedy miałam 12 lat, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, moja mama zmarła też na chorobę nowotworową. I teraz, będąc w Sejmie, mogliśmy usłyszeć, że jeden z posłów porównuje innych ludzi do nowotworów. To jest, szanowni państwo, absolutnie haniebne. To są słowa niegodne. Niegodne posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, niegodne parlamentarzysty, niegodne po prostu innego człowieka, bo nie powinno się o nikim, tak jak powiedziałam, różne można mieć poglądy, ale nie powinniśmy o nikim w taki sposób mówić. W związku z tym my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości składamy w tej sprawie wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie pana posła Krystiana Łuczaka i mam nadzieję, że to będzie jasny sygnał, że nie zgadzamy się na to, żeby w debacie publicznej pojawiały się podobne określenia. Wiemy, że temperatura sporu politycznego czasami bywa wysoka, ale tak jak powiedziałam, zachowajmy szacunek do siebie nawzajem i to powinno być dla nas ważne. My słyszymy często od tej nowej większości, jak to o sobie mówią, apele właśnie o to, żeby nie korzystać z mowy nienawiści. I myślę, że powinni zacząć od siebie. Tak, no i proste słowa, pani minister, nowej pani minister rolnictwa. Tylko, że oni mają w sobie tyle zacietrzewienia, że oni tego nie potraktują tak, jak powinni. Tego się obawiam. Co poza tym w Sejmie? Dzisiaj się odbyło posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Pierwsze po wyborze jej prezydium. Na początku obrad, tam przewodniczącym jest Kobosko, ten wicehołownia. Na początku obrad członek komisji Marcin Przydacz z PiS-u złożył wniosek, żeby komisja uzupełniła porządek obrad o dyskusję nad przygotowanym przez Klub PiS-u projektem uchwały poświęconej propozycjom zmian traktatów unijnych. Jak państwo doskonale wiedzą i pamiętają, na początku ubiegłego tygodnia, jeszcze przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim,
Klub PiS-u przygotował taką uchwałę odnoszącą się do tej propozycji, dotyczącą zatrzymania tych niebezpiecznych dla Rzeczpospolitej Polskiej zmian traktatu o Unii Europejskiej, ale pan neomarszałek rotacyjny nie zgodził się na to, żeby ta debata odbyła się w sali plenarnej. Powiedział, że on to wszystko musi wysłać do komisji. No i właśnie dzisiaj ten wniosek stanął na komisji. Wniosek zgłoszony na posiedzeniu komisji przez posła Przydacza nie uzyskał większości. Zagłosowało 12 przeciwko 21. Komisja głosami Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy blokuje możliwość pracy nad tym projektem. Czego się boją? Czy przyszłość Unii Europejskiej nie powinna być przedmiotem zainteresowania Sejmu? Czy marszałek Hołownia, obiecując dalsze prace, celowo wrzucił projekt do swojej zamrażarki? Tak napisał po tym głosowaniu Marcin Przydacz na Twitterze, który się teraz inaczej nazywa. No to co? No to już chyba wszystko jasne, tak? Do czego jaśnie państwo zmierzają w sprawie tej Unii. Jest dokładnie tak, jak mówił prezes Jarosław. Maski opadły i tyle. Krótka przerwa, proszę państwa, i zaraz wracamy.